staję przed Państwem w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, które powstało ponad 35 lat temu i którego mam zaszczyt, w którym mam zaszczyt pełnić służbę dyrektora. Zawsze staraliśmy się, a raczej ten zwyczaj wprowadzili moi starsi koledzy i nauczyli mnie tego, bo jestem w dość śmiesznej sytuacji, bo jestem szefem ludzi, którzy uczyli mnie na studiach podstaw mechaniki kwantowej. Fizyka teoretyczna to jest zmatematyzowana dziedzina wiedzy, bardzo abstrakcyjne badania, których przydatność okaże się za lat 10 albo 20. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że niewątpliwie podobnie jak matematyka, dziedzina badań, która jest absolutnie strategiczna, dlatego że większość technologii, czy właściwie wszystkie technologie, które dzisiaj używamy i które mogą zrewolucjonizować, albo mogą zrewolucjonizować świat, one powstały tak naprawdę, czy wyrosły z badań podstawowych. Niech Państwo nie wierzą w to, że da się zaplanować rozwój i ustalić, że jak zapłacimy pewną ilość dziesiątków milionów złotych, to otrzymamy z tego pewne konkretne, dające się przewidzieć rozwiązania, to niestety tak nie działa. Natomiast niewątpliwie trzeba płacić za szansę. Tu pewnie może na sali są ekonomiści. Ciekawe, czy w ekonomii jest takie pojęcie jak koszt szansy. Żeby stworzyć sobie szansę na rozwój, trzeba stworzyć pewne środowisko. To środowisko trzeba po prostu pompować pieniądze. Więc jak najbardziej badania podstawowe, badania stosowane także mają sens. O tym, że to są badania strategiczne, nie świadczy na przykład fakt, że no, między innymi zajmujemy się technologią, która może posłużyć do budowy kwantowego komputera. Czy Państwo by chcieli, żeby pierwszy kwantowy komputer powstał w Chinach? Albo w Rosji? No, kwantowy komputer to jest takie urządzenie, które dzięki cudom mechaniki kwantowej może rozwiązywać naraz, badać naraz kilka hipotez. Teoretycznie nieskończoną liczbę, ale w praktyce oczywiście kilka. To wystarczy, żeby rozwiązać problem pierwszości dowolnie dużej liczby z tych, które używane są dzisiaj do kodowania informacji między bankami, wojskiem i tak dalej, i tak dalej. Czy chcemy, żeby te szyfry złamali Chińczycy pierwsi? Albo Rosjanie? No bo jeżeli złamią je Europejczycy, jeśli zbudują ten komputer kwantowy Europejczycy i albo Amerykanie i unieważnią w ten sposób ten cały system, dzięki któremu no, istnieje coś takiego jak tajemnica bankowa, tajemnica państwowa w komunikacji, a także to, co szyfrowane jest w telefonach komórkowych tych z Państwa, którzy zaopatrzyli się w popularną aplikację, na przykład Signal, dzięki któremu utrudniają Państwo życie władzy, która ma nieodpartą chęć, szczególnie ostatnio na poszukiwanie obywateli. To coś tam się zmieni, za pewne usługi być może trzeba będzie więcej zapłacić, coś się zorganizuje, ale nasz świat się nie zawali. Jeżeli padną na to Chińczycy albo Rosjanie, to już nie jestem tak pewien. W związku z tym badania podstawowe tutaj mają absolutnie strategiczne znaczenie. No ale ponieważ one są takie abstrakcyjne, to my staramy się także rozwiązywać, czy brać udział w rozwiązywaniu problemów społecznych. I niewątpliwie jest edukacja publiczna do takich najważniejszych problemów społecznych należy, czy politycy chcą przyznać się do tego, czy nie. Dlatego, że to od jakości edukacji tak naprawdę, od sensowności tej edukacji zależeć będzie przyszłość naszego kraju, a także nasze emerytury. Politycy pewnie się od tego, w tym sensie Państwo siedzący tutaj na sali, to jest grupa zawodowa nauczycieli, która jest absolutnie kluczowa dla przyszłości Polski. Politycy pewnie niechętnie się do tego przyznają, dlatego że nie bardzo wiedzą, co zrobić z tym fantem. No, czują też, że takie proste metody, na przykład dosypać Państwu kasy, tak, żeby każdy z Państwa zarabiał dwa razy. Od tego się jakoś edukacji poprawi? No nie warto. Nie zawsze. Trzeba mieć jakiś pomysł, co z tym zrobić. Więc no, my staramy się w szukaniu tych pomysłów, a przede wszystkim w przenoszeniu tej dyskusji, która dzieje się na świecie, a w której my Polacy nie uczestniczymy, ponieważ słabo znamy angielski. Teraz wszyscy z Państwa zamykają oczy i podnoszą rękę, żeby nikt się nie wstydził, i podnoszą rękę ci, którzy znają angielski na tyle, żeby móc uczestniczyć w dyskusjach na zagranicznych forach poświęconych jakiejkolwiek tematyce. Zamykamy oczy i podnosimy rękę.
No tak. Nie zdradzę Państwu, czy Pan wicekurator podniósł rękę, czy nie. Innymi słowy, ten olbrzymi wysiłek, ten olbrzymi ocean wiedzy, który tak jak był łagodną sadzawką pod koniec XX wieku i przerodził się w tej chwili w burzliwy ocean, po którym hulają sztormy dyskusji, pomysłów, idei, ten ocean nie obrywa polskich brzegów. I nie będzie obrywał, a wiedzą Państwo dlaczego? Bo prowincjonalny kraj w środku Europy, który się nikomu z niczym nie kojarzy, ostatnio kojarzy się coraz gorzej, nie jest obiektem niczyjego zainteresowania. Wielkie biznesy na świecie interesują się Ameryką Południową, bo tam jest Brazylia, bo tam jest mnóstwo ludzi, którzy chcą zmienić swoje, życie i oni wiedzą, że jeżeli zainwestują w ich kształcenie, to otrzymają, że ta inwestycja się opłaci. Daleki Wschód, Chiny, Indie, Europa, nie tylko Polska, cała Europa ze swoimi wynikami ekonomicznymi polegającymi na tym, że jeden Izrael ma 13 milionów ludności, ma więcej innowacyjnych startupów niż cała Unia Europejska razem wzięta, nie jest już od dawna, ja to wiem, jako edukator, który działa w przestrzeni międzynarodowej, nie jest już od dawna obiektem tak naprawdę zainteresowania i nadziei na rozwój i na przyszłość. Bogate kraje sobie z tym poradzą, dlatego że mogą same wypłacić pieniądze. Polska, jeżeli nie zastanowimy się, jak się do tego zabrać, nie poradzi sobie, dlatego że tych pieniędzy po prostu u nas nie ma. To od Państwa zależy, jaka będzie w związku z tym nasza przyszłość, to trzeba do tego podejść w sposób rozsądny i racjonalny. Proszę Państwa, świat się zmienia. Świat się zmienia błyskawicznie i tak jak trwał w pewnych statycznych warunkach gdzieś tam do lat 80. ubiegłego stulecia, tak teraz gwałtownie przyspieszył. Czy Państwo są w stanie wymienić jakiś zakład pracy, który dobrze prosperuje i daje poważne zatrudnienie? Jak mówię o piekarni, w której pracuje 5 osób, to jest niesłychanie potrzebny zakład pracy. Ale to nie jest zatrudnienie, takie w dużej skali, powyżej 500 pracowników, który prosperuje w tej chwili dobrze i co do którego Państwo dadzą sobie rękę uciąć, że będzie prosperował dobrze za 5 lat. Kto? Philips. ZUS. Bardzo dobra odpowiedź. Philips nie zgadza się z Panem. Lotia była takim przykładem. Wydawało się, że jest niezadatniana. I została po prostu utopiona w ciągu 2 czy 3 lat. Nie wiemy tego. Nawet z tą piekarnią nie jest tak prosto, dlatego że automatyzacja wyeliminuje bardzo dużo prostych czynności. I no nie da rady po prostu, nie uciekniemy przed tym. Państwo wiedzą już, że samochody prowadzą się same, prawda? Ale pewnie Państwo nie słyszeli, że ta nowa Tesla dla mas za 1,35 tysięcy dolarów, nowy samochód Elona Muska, też prowadzi się samemu. Też prowadzi się sam. To jest inna technologia, inny pomysł niż Google, ale wygląda to tak samo. Jak Państwo sobie wyobrażają, czy zawód kierowcy, nie mówię kierowcy tira, bo sądzę, że trochę czasu upłynie, zanim wpuszczą automaty do kierowania pojazdami, które tam ważą 15 ton. Ale takiego kierowcy, nawet taksówki, czy to jest bezpieczny zawód? Proszę Państwa, to jest presja, z którą też trzeba zrobić. Całe szczęście, że ta sama technologia, która przynosi zagrożenia, oferuje także, jak było zawsze w historii ludzkości, bo zawsze byśmy przechodzili jakoś przez takie wąskie gardła związane z tym, że technologia eliminowała zatrudnienie w jakichś gałęziach produkcji czy usług. Oferuje także rozwiązanie. To, co widać w tej chwili, to widać olbrzymią różnorodność opcji. Tak jak kiedyś świat tak naprawdę składał się z myślę o wyzwaniach w tej chwili, tak? Takim dobrym przykładem jest odkrycie Indii Wschodniej. To była koncepcja, która krążyła po Europie i świat i narodowcy widzieli, że Ziemia jest okrągła. No ale ileż takich wypraw mogła średniowieczna, czy późno średniowieczna Europa wyposażyć? Jedną,
Oprócz Kolumba popłynęła jeszcze wprawa dookoła Afryki, odkryła przylotek dobrej nadziei. No ale to było mniej więcej wszystko. W dzisiejszych czasach dzięki internetowi, dzięki temu, że każdy, kto ma pomysł, bo to tak naprawdę działa, może próbować znaleźć na Facebooku, który się doskonale pod tym względem sprawdza, społeczność ludzi, którzy te pomysły mają podobne. Kiedyś baliśmy się, że internet to jest przestrzeń straszliwego bałaganu, chaosu informacyjnego. No ludzkość dała sobie z tym radę, bo zawsze chyba tak było, że ilekroć w coś ładowano mnóstwo pieniędzy i energii, to zaczynało w jakimś momencie przynosić pożytek. Widać coraz wyraźniej, że w internecie, na Facebooku tworzą się powoli społeczności ludzi. Ja rozumiem, że klub informacyjnych nauczycieli jest taką społecznością, którzy połączeni wspólną pasją uczą się wymieniać doświadczenia, podtrzymywać się nawzajem, szukają nowych rozwiązań. Najczęściej ci ludzie nie mają nic wspólnego z oficjalną hierarchią, z żadną ministerstwem, z żadnym kuratorium. Jak Państwo popatrzą na moją ulubioną instytucję, Kohabitat, to są ludzie, którzy budują domy z gliny i ze słomy, czy z trzciny. To jest technologia, która ma swoje dobre strony, ale i złe strony. Niewątpliwie do dobrych stron należy to, że takie budownictwo jest bardzo tanie, więc stanowi jakąś odpowiedź na potrzeby mieszkaniowe tych, których możliwości ekonomiczne są takie, jakie są. No tą grupę założył człowiek, który skończył prawie architekturę i potem w pewnym momencie nawet próbował afiliować tą swoją działalność na wydziale, który skończył, ale wysłano go w diabły, dlatego że profesorowie nie będą się zajmować budowaniem trzciny i gminy. Dzisiaj to jest grupa, która wydaje własne publikacje, organizuje międzynarodowe seminaria i konferencje i ma w nosie cały świat akademicki. Działa po prostu oddolnie i samemu. Bez żadnej interwencji realizuje swoje własne koncepcje. Takich grup jest coraz więcej. I dzięki temu każdy praktycznie zyskuje możliwość realizowania tych swoich talentów i swoich idei, swoich marzeń na takim poziomie, na jakim te talenty, marzenia i idee akurat posiada. I trzeba będzie pójść swoją drogą. Dlatego, że szanse na to, że skończy się szkołę w Kile i się pójdzie na Philipsa i będzie się pracowało przez całe życie i wyjdzie się na emeryturę z tego Philipsa, przepraszam Państwa, ale są bliskie zero. Wszyscy mamy ten problem, bo wszyscy Państwo też myślą, że zaczęli Państwo jak nauczyciele i skończą na emeryturze jak nauczyciele, tak? I ja też tak naprawdę na emeryturę według jednego modelu zostało mi 7 lat, według drugiego 8. Też oczywiście byłem naukowcem i myślałem, że skończę, przejdę na emeryturę jako naukowiec, ale właściwie dlaczego by czegoś nie spróbować? Nowego. Bo możliwości rzeczywiście są, bo pomysły są, bo wsparcie ludzi, którzy decydowali się na podobne kroki, jest. Co z tego wynika dla szkoły? Dla szkoły wynika z tego moim zdaniem, że trzeba przemyśleć na nowo i zupełnie od początku to, czemu służy szkoła. Początki szkoły niewątpliwie tej, jak my ją znamy, w której wszyscy uczymy, Państwo uczą, to jest rodzaj inżynierii społecznej, którego celem była uniformizacja. Czy to była szkoła pruska, o której złe języki mówią, że chciano mieć nieco ogarniętych rekrutów, ale wdrożonych do dyscypliny i do słuchania autorytetów? Czy to szkoła brytyjska, angielska, o której z wykładów na wirtualnym uniwersytecie, na Kursenze, jeszcze o tym wspomnę, dowiedziałem się, że powstała tak naprawdę publiczna w momencie emigracji, czy migracji ze wsi do miast wywołanej rewolucją przemysłową i zapotrzebowaniem na robotników w miastach. I tą olbrzymią grupę, taką niejednorodną, nie umiejącą się ze sobą porozumiewać, nie przyzwyczajoną do życia w małej przestrzeni i w dodatku jakby o ścianę z następną, trzeba było jakoś ucywilizować. I wymyślono szkoły, żeby cywilizować ich dzieci. Żeby dzieci przyzwyczaiły się do dyscypliny, do słuchania poleceń itd. Proszę Państwa,
świat temu modelowi już raczej nie odpowiada. Ucząc dzieci w ten sposób, robimy im po prostu krzywdę. Dzieci będą skazane na szukanie własnych drog. Nie ma w tym nic złego. Ludzkość od tego nie wymrze. Natomiast niepokojące jest to, że o tym nie rozmawiamy. Że w dalszym ciągu słyszymy z ulicy Szucha, że to ministerstwo wie najlepiej, jakie potrzeby edukacyjne mają dzieci w Górnej, w Złotowie, w Kile. I że wszyscy muszą uczyć się tego samego i pod ten sam strykulec. Zagwarantowana w Konstytucji powszechna edukacja nie powinna służyć uniformizacji i możliwości zdania testu, identycznego testu w całej Polsce, w identycznym dniu, w identycznej godzinie, bo to niczemu praktycznemu nie służy. Choć sprawdzać wyniki uczniów oczywiście jakoś trzeba. Powinna służyć temu, żeby wszystkie dzieciaki dostały równe szanse. Nawet te pochodzące z najbiedniejszych i najsłabszych ośrodków. Tam właśnie najbardziej potrzebna jest świadomość, że świat się na tyle zmienił, że dzięki temu obiegowi informacji, z którego szkoła nauczyła mnie korzystać, dzięki empatii, dzięki współpracy, której nauczyła mnie szkoła, dzięki odwadze do popełniania błędów, która jest konieczna w momencie, jeśli człowiek musi wziąć odpowiedzialność za swoje własne życie. No, niech Państwo powiedzą, można zamknąć oczy, czy niech podniesie rękę ktoś, kto nie popełnił w życiu żadnego grubego błędu. Nie ma takiej osoby, prawda? Rozmawiamy o tym dzisiaj. Że wyposażeni w te umiejętności mamy szansę w Górnej, w Złotowie, w Pile, gdziekolwiek ułożyć sobie życie, znaleźć coś, co jest naprawdę nowego, zbudować swoją ekonomiczną stabilność, rozwinąć się i rozwijać się będzie trzeba przez całe życie. To ci także polega na tym, że te technologie nieco modyfikują na sposób rozumienia tego, co jest potrzebne, a co jest niepotrzebne. Ja mam w komórce dzięki możliwości łączenia się z dużym serwerem w Stanach Zjednoczonych program, który nazywa się Wolfram Alpha i który rozwiązuje tak naprawdę wszystkie możliwe równania, łącznie z cząstkowymi, różniczkowymi i wszystkie całki, jakie znane są ludzkości, w ciągu kilkunastu sekund. Więc powstaje dość interesujące pytanie, czy to jest rzeczywiście ta algebra, jest rzeczywiście tą rzeczą, którą dzieci powinny się wprawiać, czy nie powinny się wprawiać w innych umiejętnościach. Na przykład, czy nie powinny się wynieść ze szkoły tak pozytywnego stosunku do uczenia się, żeby mogły się uczyć i chciały się uczyć przez następne 20 albo 30 lat, bo będą musiały się uczyć. Jeżeli będą miały mieć szansę na ekonomiczną egzystencję, na odnalezienie siebie w tym szybko zmieniającym się społeczeństwie, będą musiały się uczyć, ponieważ społeczeństwo zmienia się bardzo szybko. Czy chcemy, czy nie chcemy? Wiemy to, bo znamy angielski i wiemy, co się dzieje na świecie? Czy nie wiemy, bo nie znamy angielskiego i żyjemy w błogiej nieświadomości? Rozwój świata, tego, co się dzieje poza naszymi granicami, od tego nie zależy. Nie mamy na to żadnego wpływu. Naprawdę ważniejsze jest od tego, żeby dziecko umiało policzyć, nie wiem, błyskotliwie rozwiązać jakieś zadanie z matematyki. Ważniejsze jest to, żeby rozwiązanie tego zadania przynosiło mu radość, satysfakcję. Żeby ono chciało rozwiązać następne zadanie, żeby wiedziało, że jak wyjdzie ze szkoły, to ta nauka się nie skończy. I żeby chciało się uczyć. Według wszelkich badań jesteśmy absolutnym liderem europejskim w postawie takiej, że kończymy szkołę, składamy książki i do nich nie zaglądamy. I to jest tragiczne, proszę Państwa. Bez zmiany tej mentalności rozwoju nie będzie. A tą mentalność w jakiś sposób kształtuje niestety nasza szkoła. Choć Państwo przyjechali tutaj na konferencję i akurat tutaj jak w szkole przychodzi nauczyciel i że brakuje 5 uczniów i krzyczy, spóźniacie się. No ale ci, co przyszli, to się nie spóźnili. To spóźnili się ci, których nie ma, więc
życzenie na tych, którzy przyszli. Nie ma większego sensu. Ja oczywiście też nic Państwu nie zarzucam. Mówię tylko, w którym kierunku to wszystko się rozwija. Trzeba przemyśleć szkołę na nowo. Trzeba mieć do tego odwagę. Istnieją naprawdę możliwości. Mogą Państwo, wcale tu nie chodzi o to, czy Państwo będą używali takiego programu, czy innego programu, takiego gadżetu, czy innego gadżetu. Będą Państwo robili roboty, czy uprawiali na grządkach pelargonię. Chodzi o to, żeby Państwa dzieci chciały się uczyć, żeby rozumiały, po co się uczą. Żeby uczyły się angielskiego i wiedziały, że w komórce mają, tak jak ja, wirtualny uniwersytet, na który jest kilka tysięcy wykładów. O niesłychanie istotnych rzeczach. Na przykład o tym, jak założyć firmę. Na przykład o tym, jakie podejście warto mieć, jeśli ktoś chce zakładać własny biznes. Na przykład o tym, że nie można się poddawać. Że porażka, tak jak mówią Anglicy, fail, first attempt in learning. Pierwszy krok w uczeniu się. A end, co to znaczy? Effort never dies. Wysiłek nigdy nie umiera, nigdy się nie kończy. Tego Państwo w instrukcjach ministerstwa nie przeczytają. Dlatego, że żaden z ministrów nie założył nigdy własnej firmy. I tak było zawsze, panie kuratorze. Za tej władzy, za poprzedniej i za wszystkie, które były do tej pory. Jako dyrektor Instytutu Polskiej Akademii Nauk muszę się nauczyć, co to znaczy innowacyjność, naprawdę. Ponieważ moja pani minister, czy mój pan minister, czy moje panowie ministry mają absolutnego fioła na temat tego, żebyśmy komercjalizowali. Proszę Państwa, czy Państwo wiedzą, że zdaniem amerykańskich wykładowców z University of Maryland nauka nie jest motorem postępu ekonomicznego. Motorem postępu ekonomicznego jest racjonalnie określona gospodarka. To znaczy taka, w której jest łatwo założyć firmę, łatwo jest wziąć kredyt, człowiek nie jest bity za to, że mu się nie udało. Jest szacunek dla porażki, umiejętność obchodzenia się za porażkami. Przypomina mi się tutaj fantastyczny program unijny dla aktywizacji osób 50+. Możesz dostać 20 tysięcy, ale jak się nie uda, to wejdą ci na emeryturę i będziesz to spłacał do śmierci. No w ten sposób się żadnej ekonomii nie zbuduje wśród tych ludzi. To każdy rozumie, przynajmniej rozumieją to Amerykanie. Wymieniono nam 19 czy 20 przykładów, skąd można dać pomysły na innowacyjność i nauka, wyniki naukowe, ponieważ badania podstawowe to są rzeczy, od których naprawdę jest długa i droga do drogi. Są gdzieś tam blisko końca. Oczywiście jak już coś wypali, to wtedy zyski są olbrzymie. Ale nakłady na sprawdzenie, czy coś wypali, też są olbrzymie. W związku z tym nie będzie tego ponosił średni Państwa uczeń. On musi wiedzieć, jak założyć swój własny biznes. On musi wiedzieć, że musi być odważny. On musi wiedzieć, że może mu się nie udać. On musi wiedzieć, że w biznesie najbardziej istotne jest coś, co się nazywa minimum value product. To znaczy, nie wymyśli, a przede wszystkim, że trzeba wyjść do ludzi. Tam pierwsza taka zasada, jak było, ja chcę to zorganizować, to wyjść ze swojego biura i porozmawiać z ludźmi. Porozmawiaj z konkurencją. Dowiedz się, czy twój genialny pomysł rzeczywiście ma szansę. Dlatego, że 99,9, praktycznie 100% startupów działa w ten sposób, że ktoś wymyśli coś pod prysznicem i wydaje mu się, że zawojował świat. A potem nikt nie chce tego kupować, bo po co? Więc wyjdź do ludzi, rozmawiaj z ludźmi, podpatruj, co jest tak naprawdę potrzebne. To nie musi być rewolucja technologiczna. To musi być coś, za co coś ktoś będzie chciał zapłacić, więc za to bardzo konserwatywnie. Innowacja to jest coś, co można po prostu wymienić w te zielone papiery z takimi portretami prezydentów. To nie jest pomysł. I Państwo wierzą albo nie, że na według artykułów, które tam są cytowane z Harvard Business Review, ja mam tendencję do tego, żeby wierzyć, że koledzy z Harvardu i z innych uniwersytetów amerykańskich wiedzą, co piszą i badają innowacyjną i dynamiczną gospodarkę, że w amerykańskich korporacjach przebija się do fazy komercjalizacji 1 na 3 tysiące pomysłów. To wcale nie jest takie proste. A nam brakuje wszystkiego. Brakuje kompetencji, ekspertyzy, źródeł finansowania na różnych poziomach. Z
Znowu tego się nie dowiesz, nie dowiedzą się Państwo urzędników Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo oni nie rozumieją. Ale żeby odnieść sukces w życiu, to trzeba rozumieć, że opierać się na wiedzy. I ta olbrzymi zasób otwartej wiedzy, który jest na wirtualnych uniwersytetach, z którego Państwo nie mogą korzystać, Państwo nie znają angielskiego. I dlatego ten ocean wiedzy nie omywa Państwa brzegów, naszych brzegów nie omywa. Ten jest naprawdę przydatny, bo tam jest o wszystkim, o ekonomii, o matematyce. Gdyby Państwo chcieli zachęcić swoich uczniów do matematyki, to jest na fenomenalny wykład na kursie z Uniwersytetu Stanforda na temat sensu matematyki dla laików. Absolutnie cudowny. Jesteśmy odcięci od tego typu nowalijek. No, musimy motywować dzieciaki, żeby się uczyły angielskiego. To jest absolutna konieczność. Musimy też zacząć myśleć o tym, co możemy zmienić we własnym zakresie. To jest delikatna sprawa, bo wiadomo, to są podstawy programowe, wizytacje i tak dalej, i tak dalej. Ale jak mówią Chińczycy, każda najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Co można zrobić, żeby pokazać tym dzieciakom ten prawdziwy świat? Prawdziwy świat olbrzymiej ilości różnych możliwości. Jak nauczyć je, żeby zaczęły w tym świecie szukać? Jak nauczyć je, żeby zaczęły grać do muzyki, która gra im w głowach, a nie w Państwa głowach? Albo w głowach autorów podstawy programowej. Bo nie możemy, już nie kształcimy nisko wykwalifikowanej klasy robotniczej, pół niewolników przemysłowych. Kształcimy ludzi, którzy będą musieli wziąć odpowiedzialność za swoje życie w swoje własne ręce. I musimy sobie dać z tym radę, bo nikt nam nie pomoże, jak mówię, tak? Khan Academy jesteśmy uważani za szaleńców. 40-milionowy naród, który zdobył się na to, żeby przetłumaczyć te zasoby, to zresztą dzięki Fundacji PKO Banku Polskiego i Fundacji Orange przede wszystkim, a także firmie Google. Przecież oni tłumaczą na hiszpański albo portugalski, ale dlaczego? Nie z powodu Hiszpanii i Portugalii, tylko z powodu Brazylii i reszty Ameryki Łacińskiej. Tam są zasoby ludzkie. Tam jest chęć pracy, tam jest drive. Musimy sobie z tym jakoś dać radę. Proszę Państwa, to, że chcemy przygotować te dzieciaki do życia w świecie, który jest inny niż ten, w którym myśmy się wychowali, to jest wystarczająco duże wyzwanie i konieczna jest refleksja intelektualna. Nie mam zamiaru udawać, że znam receptę, bo recepta musi wyjść od Państwa i wychodzi. Lubię innowacyjnych nauczycieli, superbetra, zdarzają się cudowne rzeczy. Superbetrach Mini, gdzie powstał ten cykl zamiast cerówki, gdzie spełnia się to marzenie, ta obietnica internetu, gdzie ludzie rozsiani geograficznie po całej Polsce współpracują ze sobą i tworzą nowe zasoby, testują, dyskutują, to jest bardzo dobre. To się jak lawina, ten płomień, szczególnie wśród nauczycieli nauczania początkowego, płomień rozniecony przez zamiast cerówki, po prostu roznosi się po Polsce jak pożar. Co jest ciekawego w tym, to jest umiejętność współpracy. Proszę Państwa, jesteśmy jakoś tak wychowywani, naród indywidualistów, duch ekonomii, która się nazywa ekonomią czerwoną, czerwonego morza, czerwonego oceanu, red ocean economy. To jest zasada obowiązująca w czasach statycznych, polegająca na tym, że my wchodzimy na rynek, który już jest uporządkowany. Jeżeli chcemy otworzyć chwilę piekarnię, no to nie ma siły, któraś musi upaść. Ma się polać krew, tak? Stąd ten czerwony kolor. Chyba że mamy pomysł na ciasteczka, który nikt jeszcze nie produkuje. To wtedy, proszę Państwa, opłaca nam się przejść do systemu, czy do sposobu myślenia, który się nazywa Blue Ocean Economy, niebieski. Który polega na tym, że powinniśmy szukać. Jeżeli chcemy szybko zawojować rynek i nie dopuścić do tego, żeby ktoś tam jeszcze nam wszedł, a rynek jest zupełnie nowy i dziewiczy, mamy po prostu świetny pomysł, to opłaca nam się zaprosić do współpracy istniejące piekarnie. W ten sposób zyskamy pewną kontrolę nad tym, co się dzieje. Kompletna odwrotność rywalizacji. Iluż
Państwa, już nie będę pytał, nie prosił o zamykanie oczu i podnoszenie rąk. Ilu z Państwa, jak ma dobry pomysł, to się boi go odpowiedzieć w pokoju nauczycielskim, bo koleżanki ukradną? Proszę Państwa, koleżanki ukradną i to jest prawda. Musimy zmienić swoją mentalność. To jest ekonomia otwartych licencji. Możesz wziąć pomysł, możesz wziąć, jak mówią Amerykanie, swój najlepszy pomysł. To jest pomysł, który podpatrzyłeś u konkurencji i ulepszyłeś. Wolna licencja mówi nie tylko. Musisz opublikować na tych samych zasadach. Udostępnisz na tych samych zasadach. Powołać się na autora, powołać się na źródło i udostępnić na tych samych zasadach. Z rozwoju skorzystają wszyscy. Z rozwoju skorzystasz i ty, bo dobry pomysł niezbyt znanego nauczyciela w Polsce może zostać wylansowany tylko przez innych nauczycieli. Tylko w ten sposób, zmieniając nasz sposób myślenia, możemy tak naprawdę coś zdziałać. Do tego sposobu myślenia trzeba wdrożyć nasze życie. Proszę Państwa, jakie są możliwości, które znam, rzeczywiście otwierania dzieci na perspektywie indywidualnego rozwoju, bo jeżeli chcą Państwo, żeby dzieciaki szły własną drogą, to trzeba też się pogodzić z tym, że każda z nich będzie w innym kierunku. Nie ma dwóch identycznych dzieciaków. Nie ma dwóch identycznych marzeń. Nie ma też dwóch identycznych błędów, pomyłek. Jak to zrobić? Proszę Państwa, to się nazywa indywidualizacja i rzeczywiście narzędzia takie jak Khan Academy w pełni pozwalają Państwu na indywidualizację. W zakresie, jaki mamy Khan, to znaczy przede wszystkim matematyki, ale też mamy chemię, biologię, fizykę. Chodzi o to, że te systemy, które nie są odkryciem Khan Academy, bo jeżeli Państwo uczą angielskiego i zamawiają u Pearsona kurs, to dostają Państwo oczywiście dostęp do portalu, w którym jest narzędzie Learning Analytics. To znaczy narzędzia, które pozwalają Państwu na bieżąco śledzić to, co uczniowie robią. Dzięki temu potrafią Państwo natychmiast zorientować się, które dziecko nie zrozumiało nic z Państwa lekcji, bo udzieliło błędnej odpowiedzi na wszystkie pytania w zadaniu tego samego dnia. A które zrozumiało, co można zrobić? No, mają Państwo następnego dnia do wyboru. Powtórzyć tą lekcję, ale wtedy to dziecko, które nie rozumiało, raczej nie będzie nadal rozumieć. Raz nie zrozumiało, nie zrozumie drugi raz. Państwo jakoś chyba się ze mną zgodzą, tak? Mówić do tych dzieci, które nie zrozumiały, ale to jest trudne, dlatego że jedno nie zrozumiało jednego, a drugie drugiego. Są też wyjścia takie, żeby podzielić klasę na grupy. W każdej grupie połączyć ze sobą dzieciaki, które zrozumiały i te, które nie zrozumiały i poprosić, żeby wspólnie zrobiły jakieś zadanie. Nauczyć ich współpracy. Te, które rozumieją, będą wdzięczne, dlatego że nic nie daje takiej satysfakcji jak uczenie kogoś, to Państwo doskonale wiedzą, prawda? Nic też nie pogłębia tak zrozumienia jak uczenie kogoś i zadawane pytania, konieczność odpowiedzi na pytania, które zadają ci, którzy nie rozumieją. Mogą Państwo zrobić jeszcze inaczej, mogą Państwo użyć takich zwanych mentor learningiem, tak? Czyli tą edukacją hybrydową, mogą Państwo prowadzić rotację w klasie, tak? Mówić najpierw do jednej grupy dzieci, a innym dzieciom zajmować się rozwiązywaniem zadań, czy też dyskutowaniem nawzajem, czy też jakąś pracą, a potem po 20 minutach zmienić tą grupkę i do innej grupki, którą Państwo wybiorą na podstawie tych danych, które Państwo mają, mówić o tym, czego ta grupka nie rozumie, a nie o tym, czego nie rozumiała poprzednia grupka, bo to mogą być dwie zupełnie różne rzeczy. Takie możliwości są, oczywiście to znacznie lepiej wychodzi, jeśli lekcja jest dłuższa, znacznie lepiej wychodzi, jeśli mają Państwo dwie lekcje matematyki pod rząd. Trzeba też zaufać dzieciakom. Trzeba zaufać ich chęci uczenia się samemu. Mogą Państwo wrzucić dzieciaki z tego Khana i zobaczyć tylko inteligentnie, nie na tym poziomie, na którym one w tej chwili są, tylko niżej. Tak, żeby w tym zgamifikowanym systemie nachapały się punkty. Średnie dziecko, jeśli nachapie się punktów 100 tysięcy, to będzie chciało 200 tysięcy.
nie ma siły, jeszcze jakiś odznak, tak dalej, i tak dalej. Tak działają gry komputerowe i ten system też tak działa. Zbiera opinie pod filmami takie, że ach, profesor nie umiał tego na wykładzie wytłumaczyć, a teraz zrozumiałem. Bardzo dobrze, dlatego że ktoś nie rozumiał akurat tego toku myślenia, a zrozumiał to, co opowiadał Czarny. Więc niech Państwo też dają szansę tym słabym dzieciakom. My próbujemy innowacyjności pedagogicznej, próbujemy to przetłumaczyć na język migowy, już można włączyć. Próbujemy to przetłumaczyć na język migowy. I to wychodzi. W Polsce jest 500 000 ludzi, którzy są niedosłyszący i rozumiem, że znaczna większość z nich wychodzi z domu, bo właściwie nie ma do czego, tak? Próbujemy dać szansę zrozumieć trochę tego świata. No więc ta indywidualizacja, ta różnorodność, ten szacunek dla różnorodności, programowanie jest taką rzeczą, która daje te wszystkie możliwości. Niestety nie takie, jakie nam za chwilę zaproponuje ministerstwo. Ściśle policzone, konkretny algorytm, bąbelkowy, sortowanie i nic więcej nie można. Proszę Państwa, to programowanie to jest olbrzymi, szeroki świat. Nie wszyscy muszą być programistami. Te 600 000 miejsc pracy w Unii Europejskiej to są miejsca pracy dla ludzi obytych z technologią IT, a nie dla programistów, nie dla tych, którzy wklepują kody w komputer. To są ludzie, którzy umieją tworzyć grafikę komputerową, muzykę, aplikacje, łączyć to wszystko, bazy danych itd., itd., itd. Edukacja musi być otwarta. Za chwilę popełnimy gigantyczny błąd, zamykając informatykę i nadając im ten sam status wiedzy zadanej od góry, jak matematyki, matematyce. Państwo wiedzą, jak uczniowie chętnie uczą się matematyki, prawda? Za chwilę będą tak samo chętnie uczyć się informatyki. Jeśli zaproszą Państwo mistrzów kodowania, to zobaczą Państwo, jak to się odbywa, potem dążą, tak? Dzieciaki siedzą przy komputerach, ten nauczyciel podpowiada, definiuje problem, podpowiada i patrzy, co się dzieje. Dzieciaki mogą chodzić, rozmawiać z sobą, popełniać to przestępstwo, które jest zakazane w szkołach, które jest absolutnie podstawą nowoczesnej ekonomii, czyli ściągać od siebie. Oczywiście ściąganie to jest przestępstwo, to jest kłamstwo, ściąganie na klasówkach, ale nie, przecież nie w czasie normalnej pracy. Te dzieciaki decydują, jak wygląda ich program. Nauczyciel nie narzuca tego, jaka jest kolejność poleceń. Dziecko ma zrealizować zadanie i ono ma w głowie potencjał, żeby sobie te polecenia ułożyć. Jedno zrobi to tak, drugi inaczej, jeden program będzie działał tak, drugi inaczej, ale każdy będzie mówił. Każdy da satysfakcję z osiągniętego celu. I mistrzowie kodowania, proszę Państwa, na kilogramy mają historii takich, że przychodzi potem ten nauczyciel albo dzwoni i mówi, no mamy takiego Jasia, że on w szkole to same kuje, ale w sobotę na zajęcia mistrzów kodowania przychodzi pierwszy i nie można go odciągnąć. No co się stało? No musimy zrozumieć, co się stało. Proszę Państwa, moja koncepcja jest taka, wynikająca z obserwacji tych uczniów, tych dzieciaków, które rzeczywiście nie mogą mieć żadnych akademickich motywacji, bo właśnie już miały same wuje, były porzucone i wiadomo było, że nic z nich nie będzie. One uczą się z całą pewnością nie dla akademickich osiągnięć. One uczą się dla zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych, budowy poczucia własnej wartości. Nie, ja tu nie rozmawiam z nimi, to by trzeba było zbadać dopiero. Ale z całą pewnością nie dla perspektyw akademickich. Jeżeli te dzieciaki, ta wydecydowana grupa, do której mamy pewność, że to nie są akademickie motywacje, uczy się z powodów, które ja generalnie nazwałbym emocjonalnymi, to potrafią Państwo powiedzieć, z jakich powodów uczą się średni dobrzy uczniowie. Ile w tym jest akademickich motywacji, a ile potrzeb emocjonalnych? Bo gdyby było dużo potrzeb emocjonalnych, to trzeba zupełnie przemyśleć to, w jaki sposób dzieciakami rozmawiamy. I w jaki sposób organizujemy zajęcia w szkole. Proszę Państwa, na ekranie znowu mamy przyjazną... Scratch, to na czym opiera się mistrzowie kodowania, zawiera w sobie element otwartych licencji. Jest depozyt tych wszystkich programów, repozytorium. Można każdy go wziąć i przerobić. I włożyć do tego depozytu jako swój z informacją, którą rozumiem już zadba system, że on z depozytu wcześniej został pobrany, tak? Z depozytorium wcześniej został pobrany.
To samo jest na Khan Academy. Można się dzielić projektami. To jest kompletny absurd. Nauczyciel informatyki w mojej szkole, w szkole mojej córki, kiedy miały robić strony internetowe, to zakazał im komunikacji między sobą. Każdy miał zrobić na swoim komputerze, w ogóle nie pokazywać tego w internecie, zgrać ten plik HTML czy cokolwiek na dysk i przynieść, na pewno razie przynieść temu nauczycielowi do oceny. To jest kompletny absurd, ponieważ te dziewczynki, bo to jest szkoła, która jest językowa i głównie w klasie są dziewczęta, kiedy rozwiązują zadania z matematyki, to gadają o tym na Facebooku między sobą. Znaczy one już tworzą to porozumienie, tylko szkoła jakoś nie bardzo chce tego uznać. Proszę Państwa, mamy algorytmy na Khanie, gdzie mogą Państwo zobaczyć, jest przetłumaczone na polski. Niestety kolejną cechą tej szybko zmieniającej się edukacji jest to, że to nie jest produkt, to nie jest statyczne, tylko proces. Khan Academy jest stale ulepszane. Mamy informacje od użytkowników i one są implementowane w tej angielskiej wersji, w związku z tym nam włosy wypadają, bo musimy bez przerwy tłumaczyć. Akurat za utrzymanie w ruchu tej części informatyczno-programistyczno-algorytmicznej odpowiadają odchodnicy z Google w Warszawie i oni sobie jakoś radzą, ale mamy opóźnienie. No, tam kilkanaście zadań zostało zmodyfikowanych i nie są jeszcze dostępne w języku polskim. Ale mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda podręcznik z algorytmiki. Jak przejrzyste i niematematyczne są te definicje. Jak są intuicyjnie wypowiedziane. Jak można się bawić z tymi algorytmami, jak można je psuć, żeby zobaczyć, czym się różni dobrze napisane algorytmy do sortowania od źle napisanego algorytmu do sortowania. No, chciałbym, żeby nauczanie informatyki wyglądało podobnie, ale nie na algorytmach sortowania świat się kończy. Znaczy na algorytmach sortowania świat się nie kończy. Proszę Państwa, chodzą Państwo na kreskówki, prawda? Pixara i Disneya, podobają się Państwu? A chcieliby Państwo wiedzieć, jak oni to robią? Otóż za półtora miesiąca, dzięki pomocy Fundacji Orange, uruchomimy, a częściowo już to jest dostępne po polsku, ale jeszcze 2/3 trzeba uruchomić w polskim języku, cykl filmów, ćwiczeń, artykułów pochodzących od Disneya, w którym inżynierowie oprogramowania z Pixara tłumaczą, w jaki sposób działa animacja komputerowa. I tu jest niesłychanie interesujące, bo na klatce takiej, na której Melita Waleśna biegnie przez łąkę, jest 1,5 miliona zdzierł trawy, którymi trzeba zarządzać. W szczególności jak wieje wiatr, to te źdźbła muszą się zachowywać w sposób realistyczny. Nie wszystkie mogą się pochylać w ten sam sposób, bo takiego wiatru nie ma, prawda? Otóż to, co jest zabawne, to to, że te wprawdzie te trawy to są łuki paraboli, ale jak Państwo myślą, jak one są numerowane? Równanie Y równa się X kwadrat, Y równa się X kwadrat, to guzik. Komputer by się zacukał, obliczając to. Poza tym i tak trzeba byłoby interpolować pomiędzy siatką punktów. Jest taki algorytm rysowania paraboli z trzech punktów, o którym Państwo pewnie nie słyszeli, bo nie uczymy tego, wymyślony przez Greków dobrych parę tysięcy lat temu. Oni korzystają z tego algorytmu i wtedy rysowanie tej paraboli sprowadza się do rozwiązywania równań liniowych. A równanie liniowe komputery umieją rozwiązywać bardzo dobrze. Co więcej, na tą trawę pada światło i ona oczywiście jest zacieniona inaczej z jednej strony niż z drugiej. Jak kamera w cudzysłowie objeżdża Melidę, to na te źdźbła pada światło pod innym kątem. Wiedzą Państwo, jak to się robi? No to przeczytają Państwo to. Będą mogli się Państwo nauczyć. I to też, czy Państwo myślą, że tam występuje algorytm sortowania? Bombertowy? Nie. To jest akurat algebra liniowa. Układy równań dwóch, dwoma niewiadomymi, trzema niewiadomymi. Tego się używa do pisania promieni, cieni i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to pokazuje, to jest nowoczesna edukacja, mnogość zainteresowań. Część dzieciaków może zainspiruje się algorytmami sortowania, ale akurat uczniów Basichalskiej, po tym jak poszli na uniwersytet, zaczęto ich uczyć algorytmów sortowania, które oni mają w dowolnej bibliotece na informatyce, to trafił szlak jasna cholera i zrobili apki.org, polski portal
oprogramowania, który działa tak jak handel. I odgrażają się, że w tym roku zrobią tak żelenny analityk, znaczy narzędzia do żelenia postępu. Ale może innych można zainspiruje to, jak się animuje postacie w filmach animowanych. Coś, o czym profesor Sysło nie pisał publikacji, nie zna się na tym, w związku z tym polskie dzieci mają nie mieć do tego dostępu. No nie może być tak, proszę Państwa. Nauczycieli informatyki czeka w związku z tym ciężkie życie, dlatego że oczywiście podstawa informatyki, programowa z informatyki przejdzie. Pani minister informatyki nie jest, nie wygląda też na osobę, która czuje zadanie, które stoi przed polską oświatą publiczną. W związku z tym dostaną Państwo szczegółowe instrukcje, listę algorytmów, które dzieci będą musiały się nauczyć. Od Państwa zależy, będą mieli Państwo odwagę poszukać na tych dzieciaków w mniej przyszłości czegoś nowego. Dziękuję bardzo.